Gustaw Fluber, pani Bowary, przełożyła Aniela Micińska, czyta Paweł Kutny, część pierwsza, rozdział pierwszy. Odrabialiśmy lekcje, kiedy wszedł dyrektor, a za nim nowy, ubrany po miejsku i chłopak do posług z dużym pulpitem. Drzemiący przebudzili się i wszyscy zerwaliśmy się, jakby zaskoczeni przy pracy. Dyrektor skinieniem kazał nam usiąść, po czym zwracając się do wychowawcy. Panie Roger, powiedział półgłosem, polecam panu tego ucznia, przyjęty jest do piątej, jeśli wyróżni się wzorowym zachowaniem i pracą, przejdzie do starszych, dokąd go już wiek powołuje. Nowy, pozostawiony w kącie za drzwiami, także ledwie go było widać, był to chłopiec ze wsi. Lat około piętnastu, wyższy od każdego z nas, miał włosy obcięte równo nad czołem jak wiejski ministrant, minę roztropną i bardzo zakłopotaną. Choć barczysty nie był, jego zielona sukienna kurtka z czarnymi guzikami wpijała mu się mocno w ramiona, a spod mankietów wyzierały nienawykłe do odzieży czerwone przeguby. Z żółtawych wysoko na szelkach podciągniętych spodni wysuwały się nogi w niebieskich pończochach grube źle oczyszczone buty podbite były gwoździami rozpoczęło się wydawanie lekcji słuchał pilnie nadstawiając uszu jak na kazaniu nie śmiał ani nóg skrzyżować ani oprzeć się na łokciu a gdy o drugiej rozległ się dzwonek wychowawca musiał mu zwrócić uwagę, że pora stanąć z nami w szeregu. Mieliśmy zwyczaj wchodząc do klasy rzucać czapki na ziemię, by mieć potem wolniejsze ręce. Należało już od progu cisnąć je pod ławkę w taki sposób, żeby uderzyły o ścianę, wzniecając tumany kurzu. Taki był nasz fason. Nowy jednak nie zauważył tego, czy też nie śmiał zastosować się do naszego obyczaju, dość, że po skończonej modlitwie siedział jeszcze z czapką na kolanach. Skomplikowane to było nakrycie głowy, coś niby czapka futrzana, rogatywka, okrągły kapelusz i czepek bawełniany jednocześnie. Słowem, jedna z tych ubogich rzeczy, których nie ma brzydota, wielką ma siłę wyrazu, jak twarz głupca. Jajowata, wydęta przez fiszbiny, zaczynała się trzema równoległymi wałeczkami, potem przedzielone czerwonym pasem, biegły na przemian rąby aksamitu i zajęczej skórki, a wreszcie następował rodzaj woreczka — zakończonego kartonowym wielobokiem, zdobnym w skomplikowany deseń z sutaszu. Stamtąd na długim a zbyt cienkim sznureczku zwisał złoty chwaścik. Była nowa, daszek jej błyszczał. Wstań, powiedział profesor. Wstał, czapka spadła. Klasa wybuchła śmiechem, schylił się, by ją podnieść. Sąsiad strącił ją łokciem, nowy podniósł ją raz jeszcze. Zostawże ten hełm, powiedział profesor, który był człowiekiem dowcipnym. Uczniowie znów ryknęli śmiechem, a biedny chłopiec tak się stropił, że już sam nie wiedział, czy ma czapkę trzymać w ręku, czy zostawić na ziemi, czy włożyć na głowę. Wreszcie usiadł, kładąc ją sobie na kolanach. Wstań, powtórzył profesor i powiedz, jak się nazywasz. Nowy wybełkotał coś niezrozumiałego. Powtórz. I znów ten sam nieartykułowany bełkot zgłuszony wrzaskami klasy. Głośniej powiedział profesor. Głośniej nowy wówczas powziął jakby ostateczną decyzję, otworzył usta jak mógł najszerzej i rzucił z głębi płuc niby okrzyk słowo karbowary. Odpowiedział mu wrzask i piski. Wzrastające wciąż crescendo, wyli, szczekali, tupotali nogami, powtarzając — Karbowary, Karbowary! Z czasem w milknącej, z trudem wrzawie odróżnić dały się poszczególne głosy. To znów jakby źle ugaszona petarda wytryskał w jakiejś ławie tłumiony wybuch śmiechu. grad zadanych za karę ćwiczeń uciszył jednak klasę i do profesora dotarło wreszcie imię Karola Bowary.